You are DJI. We've met already on the Woodstock Festival. Right now you are playing with a great orchestra of Christmas Charity. So you are excited? Yes, absolutely. Since last year we are official technology partner for the WASP. And we are very happy to support the WASP and the team with our drones, with our technology, to for security reasons. So we equipped the WASP team with our top drones to make it sure that all the events went smooth and the security level is very high. DJI zasadniczo prowadzi dwa rodzaje linii produktów. Pierwszy z nich to są produkty konsumenckie, amatorskie, półamatorskie. I tutaj widzimy drony DJI Spark, DJI Mavic, Phantom, a także DJI bardzo mocno rozwija sprzęt profesjonalny, nie tylko filmowy, ale też sprzęt na przykład do nadzoru, do ochrony, bezpieczeństwa, ratownictwa. Z jednej strony chcemy pokazywać, jak technologia dronowa się rozwija, jak może zmieniać naszą rzeczywistość, jak bardzo może być pomocna, jak bardzo może być przyjazna także przy wykorzystaniu takim hobbystycznym, czyli jadę na wakacje, biorę drona, filmuję, to jest zupełnie nowa perspektywa, zupełnie coś nowego. Z drugiej strony, co też robimy właśnie z Wielką Kwiatką Świątecznej Pomocy, dostarczamy rozwiązania, które będą przydatne przy zabezpieczeniu przystanku Woodstock. Będą przydatne przy różnych imprezach organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i te właśnie wszystkie technologie prezentujemy tutaj pod namiotem. Why are you playing with WASP? Why? Yeah. I think this is one of the best organizations in Poland. It has many fans, it has a very strong voice in the community and we are very proud to be part of this voice and to support it. DJI wypożyczyło nam drona Inspire 2. To jest dron, do którego można podpiąć kilka różnych kamer. I tak się stało, że przywieźli nam wersję X7, czyli taką jedną z lepszych kamer z wymienną optyką. Właśnie w tej chwili mam przyjemność testować tutaj na naszym miasteczku finałowym pod Pałacem Kultury. Jakie są twoje wrażenia z operowania tego typu sprzętem? To jest dron bardzo bezpieczny, tam bardzo wiele systemów jest zdublowanych. Jest podwójna bateria, jest podwójny system GPS, jest podwójny komputer, a oprócz tego niesamowita optyka, którą można podpiąć do tej kamery. Obiektywy można wymieniać, można też wpiąć obiektywy typu zoom, więc można zmieniać ogniskową podczas filmowania. No i też bardzo ważna jest czułość i rozpiętość tonalna. Zaczęliśmy oczywiście od biegu policz się z cukrzycą. Ja staram się zawsze wybierać miejsca takie, które będą bezpieczne, czyli zawsze kieruję kamerę w dół i patrzę, czy to jest nasz namiot, czy to jest jakiś klomp, pod którym nie ma ludzi. I tutaj takich miejsc pod pałacem jest dość dużo, więc filmowaliśmy start biegu, zakończenie biegu, czyli metę, która była w tym samym miejscu. W tej chwili filmujemy koncerty, no i nastawiamy się na światełko do nieba. Podobnie jak koledzy z grupy Drones Polska. To jest takie forum, gdzie zrzeszają się operatorzy dronów, fotografowie i chcemy w bezpieczny sposób pokazać właśnie z dronów światełko do nieba. Po raz drugi już. You also heard about this charity action. What's your thoughts about it? Yeah, so we are also actually taking part of the action. We donated a Spark and it is signed by Jurek. Okay. So please, for the good reason, you have a chance to win a Spark, so please give the money to us. Przyszliśmy z założenia, że skoro jesteśmy, no to koniecznie musimy przekazać takiego małego, ale bardzo wydajnego drona, który może wystartować z ręki. Można nim sterować za pomocą gestów, można go łatwo schować do bagażu. Jest takim przyjacielem podróży, który daje zupełnie nową perspektywę, zupełnie nowy widok na to, gdzie się jest, co się robi. No i przekazaliśmy go Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Liczymy, naprawdę bardzo mocno liczymy, że ta suma, która ostatecznie pojawi się na Allegro, będzie bardzo zadowalająca i liczymy bardzo, że fani droniarstwa, których w Polsce jest bardzo dużo, sprezentują sobie takiego drona. Przecież no, tutaj zysk całkowicie idzie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i na cel 26 finału i bardzo, bardzo liczymy, że to się uda. Gwarantuję, że jeżeli ktoś dobrze opanował małego, niewielkiego drona, na przykład Sparka, takiego, który waży poniżej 600 gramów, więc według polskiego prawa jest dopuszczony do latania tutaj w Warszawie. W momencie, kiedy dostanie taką aparaturę i dużego, ciężkiego drona, na pewno go nie rozbije i będzie potrafił go bezpiecznie prowadzić. Powiedz jeszcze tak prywatnie, z czym ci się kojarzy WASP? WASP? Z niesamowitą energią. Ja pamiętam WASP za czasów, kiedy miałem 15-16 lat i takie pierwsze muzyczne koncerty w swojej miejscowości, ja pochodzę z Gliwic, to właśnie były takie koncerty WASPowe i pamiętam do dzisiaj, jak
któregoś razu udało mi się wejść za scenę przy koncercie mojego ulubionego wykonawcy i ta energia, która jest przekazywana prosto tutaj z centrum zawsze na cały kraj, w tym momencie na 100 miast, są duże miejscowości, małe miejscowości i to jest coś naprawdę nieprawdopodobnego, że to wszystko się dzieje w jednym momencie w środku zimy, nieważne czy jest mróz, nieważne czy jest deszcz czy śnieg, ale wszyscy ludzie się spotykają i działają razem w wielkiej armii i ku jednemu celowi i to jest naprawdę nieprawdopodobne. Energia, energia i tylko energia.